Co się jest? Jest. Nieopodal Bydgoszczy znajduje się pewien malowniczy dworek, pochodzący z drugiej połowy XIX wieku. Tuż po wojnie budynek stał się własnością Skarbu Państwa. Przez pewien czas mieściła się w nim szkoła kaletnicza, a następnie przejął go lokalny PGR. W latach 90. w dworku funkcjonowało katolickie stowarzyszenie na rzecz osób specjalnej troski. Jadąc tam, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. W jakim stanie ukaże nam się ten budynek? Czy kryje w sobie jakieś tajemnice? Nie mogliśmy jednak przewidzieć tego, co nam się przytrafi i jaką lekcję z owego wydarzenia wyciągniemy. Kolejny projekt w nawiedzonym sierocińcu, tak na niego mówią. Jest z nami, a raczej ze mną, Jacek z Pasa Eksploracja. Gościnnie, bo Radek się cały czas źle czuje, więc jesteśmy w tym pałacyku, dworku, jak zwał, tak zwał, we dwóch. Witaj, pierwszy raz na kanale Mystery tak, Hunters. Gościnnie. Byłeś tutaj, w tym pałacu, kiedykolwiek? Znaczy byłem, ale bardziej na Urbexie dwa razy. Czyli nie badałem go pod kątem paranormalnym. Żadnych tutaj nie doświadczyłeś dziwnych akcji? Raczej nie. A jakieś pogłoski, które można by wziąć pod uwagę podczas badań? Na pewno był sierociniec i były bardzo chore dzieci. Mhm. Nie wiadomo, czy któreś tutaj po prostu nie dokończyły żywota. Właśnie słyszałem jakieś legendy o dziwnych odgłosach, płaczu, no ale to jakby się powtarza wielokrotnie, więc zobaczymy. Dzisiaj będziemy badać to miejsce. Jest spore, zachowało się sporo artefaktów, więc zobaczymy, czy uda nam się tutaj dzisiaj coś wyłapać. Najpierw rozstawimy kamery, jedna już działa. Idziemy porozstawiać kolejne i zajmiemy się jakąś sesją. Dobra. Nie wiem, czy to bezpieczne tak z samą kamerą, nie? Może spakuję sobie wszystko do kieszeni. Jakąś małą latarkę. Weźmiemy. Dziwnie się patrzy przez szkiełko kamery, co nie? No. Dosyć dziwnie. Bardziej, że wiesz, nie masz, nie spodziewasz się jakiejś śmierci. No. Dobra. Spróbuję na tym oknie. No to jeszcze nic do pomieszczenia. Mam nadzieję, że to potwierdzimy. Daj znać, czy tu odbierasz.
niestety się to nie udaje. Nie ma w ogóle zasięgu tutaj. Jestem cały czas z Piotrkiem na łączach. No i cóż. Ciągle tutaj ktoś i chodzi, albo jeżdżą samochody. Czy może nie za często, ale rzeczywiście jeżdżą te samochody. Tak, staram się być cicho, żeby było wszystko w porządku. Dobrze, że Jacek dzisiaj z nami nam pomaga, bo mogłoby być ciężko. No, cały czas nawet nie przechodzę do tyłu, bo nie ma najmniejszego sensu, nie wiem czy widzicie, że ta kamera na dole jeszcze stara się połączyć i raz się połączyło. No ale niestety tylko raz. No teraz już kompletnie się połączy. No i kamera u góry, czasami druga, to też odmawia posłuszeństwo, więc mój projekt chyba dziś będzie po prostu wyglądał tak, że będę monitorował, czy ktoś tutaj się kręci, czy ktoś tutaj jedzie. I tym podobne, czy chłopakom grozi jakieś zagrożenie. No bo monitoring nie działa, niestety. A jak się czujesz w tym obiekcie tak ogólnie? Hmm? Jak się czujesz, jak samopoczucie? Dobrze, na razie dobrze. Jeszcze raz? Wyraźniej. Nie mogę tak głośno mówić, bo tu ciągle się ktoś kręci. Sprawdzam. Ciągle się ktoś kręci koło auta. Jezus, Marcin. Zastraszyłem się. No, no to wiesz, jaka jest różnica. Jest różnica. Jak ty masz taką małą lampkę, to 70 zł. Nie mam, ale wcześniej położyłeś w takim miejscu, gdzie były krzesła, biurka i tak dalej. I tam przez moment mi złapało. Więc jeżeli jest gdzie indziej, to przełóż w te miejsce. To przekładam tam na początek. Dobra, idziemy na górę. Złożymy jeszcze jedno orlo i zobaczymy. Do kanału na YouTube. A jest tatni czatelem prywatny? No właśnie... Idę nazwisko, proszę bardzo. Spokojnie, spokojnie. Nie trzeba się denerwować. Jest tablica, słuchajcie, ostatnio dwie kradzieże. W tym kradzieży jakie nagrywają na YouTube? Nie, nie kradniemy, naprawdę. W pewnym momencie usłyszałem głośne kroki na schodach. Przeraziłem się nie na żarty, bo na początku nie wiedzieliśmy z czym lub z kim mamy do czynienia. Okazało się, że po schodach wchodził starszy mężczyzna. Przyświecając sobie drogę jedynie małą latarką w telefonie. Jak się okazało, był to opiekun tego miejsca. Przyjechał na weekend doglądać budynku. Usłyszał nas. Spał na zewnątrz. Byliśmy totalnie zaskoczeni. Prowadziliśmy długą rozmowę, co tu robimy i czego szukamy.
Jakby nie było, przyłapał nas w dworku, którym się opiekował. Wezwał policję. Zanim jednak przyjechali, odbyliśmy długą i ciekawą rozmowę, która dała nam do myślenia. Zaczekamy na policję. No, nie wiedzieliśmy naprawdę. Jakie nie wiedzieliśmy, proszę pana? Jest tablica teren prywatny, wchodzicie do obiektu przez piwnicę. No to jak to może być? Bardzo przepraszam. Przepraszamy. Nie może, proszę państwa. No ja pana rozumiem. No proszę pana, mieliśmy 4 kradzieże. Licznik od prądu, inne. Wchodzi, jak każdemu służę, chętnie pokazuje. No nie może tak być. Gdybyśmy wiedzieli, to tak, zobacz pan. Ale proszę panią, czy ktoś wchodzi do obiektu? Mamy kamery i tak dalej. No to co z tego, że macie kamerę? To się pyta zgody właściciela. No właśnie. To się musi skończyć to. Nie wiedzieliśmy, kto. Skąd informacja o obiekcie? Z internetu, no dużo. Jesteśmy pasjonatami takich... No to zaczekamy, to się pyta właściciela. No dobrze. No nie może tak być, panowie. Oczywiście. No przecież ja śpię, tutaj piluję i no nie może tak być. Weszliście bez zgody właściciela, więc uważam, że podnieście ponieść konsekwencje. Są pewne zasady. Ja naprawdę jestem otwarty, słuchajcie, 30 lat pomagam niepełnosprawnym, robię co mogę, jako prezes sam zdobywać środki pilne. Skąd ja wiem, proszę pana, że pan jest? Ja widzę, ale proszę pana, gdybym ja się zaczaił, dostał pan w łeb. No nie. Dostał pan w łeb, bo jestem na to przygotowany. I na szczęście spałem na dworze, a nie tutaj. Nie, nie wiedzieliśmy. Bo zaraz piwnicy, no jak nie wiedzieliśmy? No jak tak można, proszę pana? Staram się od dobrych kilkunastu minut, od 20, wywołać Piotrka przez krótkofalówkę. Pytam się, czy wszystko jest w porządku, co się dzieje i nie otrzymuję żadnej odpowiedzi. Halo, czy wszystko w porządku? Czy wszystko w porządku? Nie otrzymuję żadnej informacji. Nie wiem, czy Piotrek wyłączył krótkofalówkę. Czy mu się przekręciła, czy coś się dzieje i potrzebuję pomocy. Ale no, patrzę, obserwuję, co tu się dzieje. Raczej nikt tutaj z tej strony nie chodził. Samochód jeździł, ale nikt nie chodził. Więc nie wiem. Na razie. Zakładam, że jest wszystko w porządku. Zobaczymy, czy się odezwie. A jaka to jest historia tego budynku? 1850 został zbudowany przez Polaka, potem sprzedany. Polski, do Polaka był. Tak. Przed wojną był krótko zadłużony, w czasie wojny była szkoła. Byli Niemcy. Byli Niemcy, potem była szkoła. Potem był PGR, potem był ATR. To ja pracuję właśnie w Politechnice, no to... No więc proszę panią, z Politechniką mieliśmy wielki problem, dlatego że poprzedni rektor Politechniki, profesor Bukaluk... To był przedostatni rektor. Tak, poprzedni, profesor Bukaluk... Tak, później był to Poliński. Powiedz, zwariował i wydzierżał budynki obok na hodowlę 600 świń. I proszę państwa, no smut był jak cholera, nie? Nie chcieli z tego zlikwidować. No bo ja tam jak jeżdżę po różnych miejscach, to ja nawet nie wiedziałem, że uczelnia ma jakieś tereny, kawałki lasu, nie? Ma różne tereny. Tak, bo w Straż Miejska jak znajdzie gdzieś śmieci, no to dzwoni, szuka właściciela i do nas. I my, że jako to jest nasz teren, musimy jechać i to posprzątać, nie? A remontują, to coś z tego będzie? Proszę pana, no będzie, jak nie rozkradną, to będzie. Jeszcze kilka, wie pani, takich sytuacji, to naprawdę, no my mieliśmy, proszę pana, ostatnio, 6 kwietnia, skradli licznik od prądu, wyrwali całą tablicę rozdzielczą. Policjant napisał strata, zobaczymy, od którego chce przyjadę. Pan jest właścicielem? No oczywiście, jestem prezesem stowarzyszenia, które jest właścicielem, dlatego tu śpię i tu pilnuję tego, nie? No i moje potwierdzenia się sprawdziły. Piotrek przed chwilą poinformował, że rozmawiałem z jakimś mężczyzną, ma przyjechać policja i że mam nie wychodzić z samochodu. No, nie za ciekawa sytuacja. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Tak sobie tutaj dzisiaj siedzę. Pana przekleństwo tej uczelni polega na tym, że ta uczelnia ma jakby dwa nurty. Jeden nurt to jest techniczny,
i rolniczy. I rolniczy. I władze zmieniają się na 4 czy 5 lat i raz rządzą jedni. Ten człowiek opowiedział nam wiele o historii dworku, o planach związanych z przywróceniem mu dawnej światłości, o trudnościach, o problemach, kradzieżach, wandalach. Słuchało się tego z ciężkim sercem, a na myśl przychodziło tylko, jak bardzo trzeba być zmotywowanym człowiekiem, że mimo wieku i tylu przeciwności ma się tak wielką wiarę w sukces. Bez zastanowienia wparował na górę, choć nie wiedział, z kim ma do czynienia. Policja przyjechała po około 3 godzinach. Gdyby zamiast nas były tam jakieś bandziory, ten człowiek mógłby już do tego czasu nie żyć. Czas reakcji na takie zdarzenia pozostawia wiele do życzenia. Dlatego mamy do wszystkich oglądających wielką prośbę. Szanujcie wszystkie miejsca, które odwiedzacie. Nie niszczcie ich. Nie okradajcie. Pozostawcie w takim stanie, jakim je zastaliście. A jeśli ktoś chce się przyczynić do odbudowania dawnego blasku i świetności dworku, w opisie filmu zostawiamy link, gdzie możecie wesprzeć inicjatywę. Będziemy bardzo wdzięczni. Pozostaje na koniec jedno pytanie. Czy dworek jest w ogóle nawiedzony? Wydaje nam się, że zarówno wtedy, jak i teraz było nam wszystko jedno. Po usłyszeniu historii dworku i opowieści jego opiekuna przestaliśmy się nad tym zastanawiać. Nie udało nam się zrealizować projektu w pełni, ale biorąc pod uwagę, że mężczyzna przybywał tam w nocy i spał w nim w miarę regularnie, można przyjąć, że to tylko legendy. Pytaliśmy go o duchy, straszne historie, opowieści. Odpowiedział, że nic takiego nigdy nie miało tu miejsca. Że straszą tylko duchy przeszłości. I my mu wierzymy. Miejmy nadzieję, że dworek odzyska swój blask i uda się mu przywrócić dawną funkcjonalność.